Także teraz śledzenie samolotów, trening na samolotach za pomocą urządzenia sterującego i teleskopu. Tu mamy aparat podpięty pod teleskop dwoma pierścieniami. Pierwszy pierścień to jest M42, na gwint M42. I tutaj jest oznaczenie do Olympusa albo do Panasonica. Trzeba dopasować ten pierścień do swojego aparatu. Z drugiej strony ma być M42 albo najlepiej T2. Także mi tu wchodzi M42 do pierścienia T2. Można bezpośrednio jednym pierścieniem to połączyć. No i później wkręcamy ten T2 do teleskopu, mamy połączone i można śledzić samoloty za pomocą trzech prędkości. Także teraz pokażę przykład, jak to wygląda. Trochę wiatr wieje, może trochę będzie trzęsło. Zobaczymy. No i sterując teleskopem, goniąc za samolotami, można sobie zrobić jakby trening tym, żeby śledzić później stację kosmiczną albo inne obiekty lecące na niebie, na przykład szybciej niż samoloty. Jest to dość trudne, ale da się to opanować. Thank you.